Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam Śmiejek! No dobrze, dobrze, już wystarczy. Jak się cieszę, że was widzę że jesteście tutaj ze mną po to, żeby poprogramować i poprogramować w Pythonie. W poprzednim odcinku zainstalowaliśmy już edytor mu i napisaliśmy pierwszego hello worlda, ale zupełnie nie wyjaśniliśmy o co chodzi. Znaczy ja nie wyjaśniłem, bo wy to macie się uczyć ode mnie, a nie wyjaśniać. To nie jest wasza rola, żeby wyjaśniać. To jest moja rola. No więc teraz zabieram się za pracę, wskakuję na mój pulpicik i lecimy dalej z Pythonem. O, jestem już tutaj. I moi kochani, co będziemy robić? Będziemy odpalać mu, jest sobie mu, i całkiem nowiutki programik. I pamiętacie, co ja wtedy pisałem? Print. A co znaczy print po angielsku? Znaczy wydrukuj, ale nie bójcie się, nie będziemy zużywać tutaj tuszu, tonera czy czego tam macie, taśmy w drukarce, tylko będziemy drukować na ekranie. A dokładniej mówiąc, na dole naszego edytora. Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, jeżeli coś tu napiszę w cudzysłowie, na przykład kaczka, i wykonam program, oczywiście za pierwszym razem muszę ten program zapisać, to na dole otwiera się taka konsola tak się to nazywa wynik działania tego programu. No, sorry, na tym etapie to jeszcze nie ma jakiegoś okienka, przycisków albo Latającego wiedźmina, czy cyberpunka, co tam teraz jest na topie. Ale już nasz program coś do nas napisał, czyli wydrukował to na ekranie. No i poleceniem print możemy, moi drodzy, drukować różne rzeczy. Możemy też po przecinku na przykład wypisać liczbę. Zatrzymaj. O, jest kaczka 12. Dwie rzeczy wypisane. No i zwróćcie tu uwagę, że jeżeli to jest liczba, no to nie ma znaku cudzysłowu, a jeżeli to jest napis, to musi tu być cudzysłów. Jeżeli cudzysłowu nie będzie, no to gdyby chciał to wykonać, no to się pojawiła straszna informacja, że nieznana nazwa. Co to są zmienne, co to są nazwy? O tym jeszcze będziemy mówić w następnych odcinkach. Na razie wiedzcie to, że jeżeli nie ma cudzysłowu, to jest problem, a jeżeli jest, może być też pojedynczy. O. I też będzie działało. Także albo pojedynczy, albo podwójny, jak to lubi. A jeżeli liczba, to mogę ten cudzysłów zaniedbać. O rozróżnianiu pomiędzy liczbami, a napisami, to jeszcze też sobie będziemy jakiś czego robić. I jeżeli chciałbym wypisać kilka rzeczy, to mogę je wypisać tak jak tu po przecinku, albo mogę sobie na zasadzie kopiuj-wklej Wypisać w ten sposób. I mam wszystkie trzy pod sobą. A co jeżeli chciałbym, żeby one były wypisane po przecinku. No, oczywiście zakładam, że nie chodzi mi o to, żeby sobie tutaj wypisywać po przecinku kaczka indyk Oranguta. No bo wtedy wiadomo, że zadziała. Ale mamy trzy różne rzeczy, i pomiędzy nimi jeszcze będę chciał coś tutaj zaprogramować kiedyś w tym miejscu i w tym miejscu na przykład. Ale chciałbym, żeby się pojawiało to. Po przecinku. Albo żeby się pojawiało to w jednej linii o. No bo teraz przechodzi nawet, gdybym tu dopisał przecinek. Tak? Potem tutaj dopisał przecinek. No to samo to, że po przecinku, no to jeszcze może i by było. Ale dalej byłoby to w osobnych liniach. Dlatego, że polecenie Print w Pythonie samo dokłada znak nowej linii. No ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to tak było szybciutko. Jak pisałem print. To tutaj mi podpowiadał edytor, że jest coś, jakiś object, a potem jest sep separator i on jest spacją oraz jest end i na samym końcu ma być ten znak, który jest tutaj podany. No, możecie jeszcze nie wiedzieć, że backslash n to znaczy przejście do nowej linii. Więc tak, backslash n jest przejście do nowej linii, a separator to jest spacja. O co chodzi? No, wrócę do tego, co już było. Było kaczka, przecinek 12, przecinek na przykład wieloryb. I co się dzieje? Jest kaczka, przerwa 12, przerwa wieloryb. No, to jest właśnie ten separator. On domyślnie jest spacją. Gdybym chciał go zmienić, no to mogę dopisać tutaj przecinek. Sep równa się, no na przykład, myślnik, dywiz, łącznik, jak go zwał. No i teraz jest kaczka, myślnik 12, myślnik wieloryb, bo separatorem i pomiędzy nimi stała się nie spacja domyślna, tylko stał się minusik. Jeżeli no, bym tutaj dał jako separator na przykład dwa znaki, plus, plus, no to po prostu dwa znaki będą jako separator. I podobnie jest ze znakiem końca linii. Pomniejsze troszeczkę, mam nadzieję, że dalej będziecie widzieć. Jeżeli dam sobie teraz separator, zostawmy jako spację. No, czyli możemy go wyrzucić, bo jako spacja jest domyślny, ale może tu być. I zrobię sobie kilka takich zapisów. No to one wszystkie są jeden pod drugim. I one wszystkie są teraz jeden pod drugim. Ale gdybym teraz tutaj napisał end równa się i puste. Oczywiście muszę to zrobić w każdym. No, a w ostatnim już nie muszę. To wszystkie są w jednej linijce. I co więcej, delfin z orangutanem się tutaj zlewa, dlatego że end dałem puste. Czyli tutaj, gdzie jest delfin, to na samym końcu ma być nic, i potem się zaczyna orangutan. Jeżeli End sobie zrobię też spację, tak jak separator, albo mogę sobie, żebyście widzieli, że jest co innego, dam sobie ukośnik. Spacja, ukośnik, spacja. No to teraz mam to, co jest w pierwszej pozycji, oddzielone separatorem spacją. Mogę go zmienić na inny, żeby było widać, że jest inny. Na przykład na plusik. O, i teraz w pierwszej linijce mam kaczka plus 12 plus wieloryb, i na końcu jest spacja, ukośnik, spacja. I od razu jest następny print. Indyk, tym razem separatorem jest spacja. 13, spacja, delfin. No i znowu ten, ta ma sama końcówka linijki. A na samym końcu tutaj, tej linijki, nie ma nic, czyli domyślnie jest przejście do nowej linii. Należy, no, że nic dalej nie ma, to tego nie widzimy. No i w ten sposób pokazałem, w jaki, jak użyć takiej chyba no dla nas, to będzie podstawowa funkcja, no bo będziemy sobie programować pewne rzeczy, które będą się wypisywać na konsoli. No więc musimy wiedzieć, jak to działa. No nie jest to chyba jakieś mega trudne, tak? Ale poznaliście już tutaj bardzo ważny element programowania, jakim są funkcje. Programując używamy albo jakiejś instrukcji języka, albo funkcji. I funkcja wygląda w ten sposób, że jest nazwa funkcji, i w nawiasie są jakieś tam parametry. Jeszcze będziemy kiedyś mówić o tym, że funkcja może coś zwracać, i tak dalej, i tak dalej, może mieć skutki uboczne, ale to nie na tym etapie. Na razie wiemy, że jest funkcja print, ona jest funkcją wbudowaną w Pythona, ona ma nawias, i w nim są jakieś parametry. Mogą to być tylko i wyłącznie te rzeczy, które ma funkcja wyprintować. Ale może to być. Tutaj są dwie takie możliwości. Jeszcze nazwa czegoś, równa się i ustawienie. Więc te parametry nie mają nazwy. A ten parametr ma, ma, ma nazwę sep od separator. A ten ma end od end. I mogę określić, co jest pomiędzy tymi wypisywanymi elementami. Albo co jest też na samym końcu wypisywanych elementów. Domyślnie separatorem jest spacja, a na samym końcu jest backslash n. Tak? Jeżeli tutaj damy backslash n, backslash, nie slash, o, przepraszam, Ajajajajaj. backslash n, to muszę wywalić, bo to jest tu oczywiście błędne. No to Orangutan skoczył do drugiej linijki, dlatego że po Delfinie. Mamy backslash n jako new line. Samo n, no to byłaby literka n, a backslash n to new line. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca tego odcinka, znaczy dobrnęliśmy, dogalopowaliśmy z wielką radością do końca tego odcinka. O, a, wiedziałem, że wam się spodoba. I chciałbym Was zachęcić do tego, żeby oglądać następne odcinki. Ale uwaga, uwaga, tu mała niespodzianka. Taka sytuacja jest pewna, że YouTube nie zawsze pokazuje, że są nowe odcinki. Dlatego, jeżeli chcecie być powiadamiani o tym, że są nowe odcinki, to jeszcze na chwilę skoczę na mój pulpit, to zajrzyjcie na moją stronę edukacja.gwarantowana.pl Tam na dole też w opisie prawdopodobnie będzie link. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, gdzie ten film będziecie oglądać. I na tej stronie można się tutaj zapisać na powiadomienie mailowe o nowościach. O nowościach na stronie internetowej oraz o nowościach też właśnie na kanale, gdzie będę pisał różne ciekawostki. No i zapraszam też na grupę dyskusyjną na Facebooku. Ale najważniejsze dzwoneczek, suba dać, komentarzyk jakiś na dole, żeby YouTube rozpowszechniał te treści, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. No i do zobaczenia się z Państwem. Hasta luego. Cześć i pa.